proszę bardzo. Druk numer 394, projekt zarządu w sprawie powołania Komisji do Spraw Sportu i Rekreacji Rady Dziennej Broni Czerwony. Paragraf pierwszy, powołuje się Komisję do Spraw Sportu i Rekreacji Rady Dziennej Broni Czerwony. Paragraf drugi, uchwala się następnie w zakresie działania komisji. Macie tu Państwo przedstawiony zakres komisji. Jak ktoś ma jakieś uwagi, otwieram naszą dyskusję, proszę bardzo. Moment. Otwieram dyskusję, pani poseł. Nie ma żadnych, więc teraz wracamy do składu komisji. Ustalamy następujący skład komisji osobowy. Ja z tego, co uzyskałem informację, na pewno pan Piotr Moskała. Ja się zgłaszam. Pan Dominik Jaśkowiec. Maciej Kalemba. Pan Rafał Miś. Pan Paweł Wójcik. Jeszcze ktoś jest zainteresowany udziałem w komisji, w pracach tej komisji? Zgłaszam się. Znaczy ja bym prosił, tak, nie, przepraszam, nie. Ja bym wnioskował się o taką rzecz, że na przykład, bo nieraz zdarzało się, powiedzmy, że i członkowie zarządu, którzy się zgłosili, uważam, że będziemy wymagać, żeby w tych pracach komisji uczestniczyli i radni, którzy też się zgłaszali, żeby po prostu na każdy wniosek przewodniczącego komisji, jeżeli zwołuje tą komisję, powiedzmy na dany dzień, wtorek, środę, żeby po prostu byli uczestniczyli w tych pracach. I jeżeli pani radna Karolina Manikowska jest zainteresowana. Przecież ona była w komisji sportu. Ale co dzieje się na tej komisji? Może do drugiej komisji się wpisze. Nie mogę podpisać się do komisji edukacji, a zaspałam, mówiąc wprost. Dobrze. Dopisujemy jeszcze do składu. Do składu pani Karolinę Manikowską. Ja nie będę się wpisywał do komisji tej, żeby nie tworzyć, bo będzie bardzo tutaj dużej komisji pod względem osobowym, ale będę uczestniczył jak najbardziej. I tu do komisji zapisało nam się 6 osób i tutaj autopoprawką zarządu wpisują tych 6 członków do składu komisji. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Pytania nie ma, więc proponuję przystąpić do głosowania projektu zarządu. To jest za poparcie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta.